witam wszystkich serdecznie na kanale Eksplorator Polski Mar. Dzisiaj Beskid Śląski, jestem na wypadzie z ludkiem. Może go tam w tle widzicie, jak nie, to go zobaczycie dzisiaj nieraz. No, Stożek Wielki. Robimy dzisiaj Stożek Wielki. Zaczynamy zielonym szlakiem. Właściwie on z Wisły Głębce idzie tam z dołu, ale można sobie podjechać tutaj przy ulicy Zjazdowej. Jest bezpłatny parking na 5 samochodów, jak to niektórzy nazywają. Poniżej jest też parking płatny niestrzeżony i powyżej jest jeszcze jeden parking płatny niestrzeżony, jak kto woli. No my mamy dzisiaj sobotę, woda nawet czysta, gdy patrzę, płynie, no bo wczoraj przechodziły w tym rejonie potężne burze, na dzisiaj też są przewidywane na godzinę 14, ale mam nadzieję, że uda nam się do tej pory zejść na dół. A oto Ludek wspomniany przed chwilą. No to ruszamy tym zielonym do góry. Idziemy zielonym szlakiem. Pierwsze jest podejść. No i płyty betonowe. Taki standard w górach dla mieszkańców, żeby zimą i ogółem wjazd był prostszy. No w cieniu przyjemnie. W słońcu tam na dole powyżej 20 paru stopni i strasznie parno. Cały czas idziemy do góry płytówką, cały czas deniwelacja nam rośnie, a od parkingu no mniej więcej mamy jakąś godzinę do szczytu. No i po drodze mijamy takie owieczki i kozy. Wyglądają na młodzież, a my idziemy dalej. Na naszym szlaku kamienna droga, widać, że zbudowana ręką człowieka. Cały czas deniwelacja nam rośnie, odkąd żeśmy ruszyli na szlaku w kierunku Stożka Wielkiego. No zobaczymy dzisiaj jeszcze schronisko na Stożku Wielkim. No tu widać, jakie to wszystko mokre. W nocy przechodziła tędy burza i w dzień tak samo, a tutaj ślady wody, która schodziła tam gdzieś z wyższego piętra. No przed nami taka polanka, ale nasza droga dalej idzie do góry. Ładne świerki przed nami, ale tylko parę sztuk. Resztę to drzewa liściaste. No i za naszymi plecami już do Stożka blisko w sumie, a za naszymi plecami taki oto widok, taka panorama. Na szlaku dwie osoby za nami, jedna przed nami. No mamy dzisiaj pusto. No deniwelacja, może na filmie tego nie widać, już jest bardzo konkretna. Nachylenie jest solidne, a to już ostatnie podejście do szczytu, no i schroniska na Stożku Wielkim. Robimy przerwę. Ukrop niesamowity, wilgotność powietrza po tych deszczach, a przed nami no kawał podejścia. Dlaczego? Trzeba zregenerować siły, trochę łyknąć wody, no idziemy dalej. Ludek robił fotę, ja też co nieco pocykałem, bo otwierają nam się takie niesamowite widoki. A tam w oddali za tymi drzewami, no skrzyczne. Chyba nie trzeba opowiadać o tej górze. Dobra. A my taką dróżką przed chwilą rowerzyści tędy jechali wyczynowi do góry. No, idziemy dalej. Niesamowite widoki. My już do przełęczki prawie że dochodzimy. Łączy się z nami szlak koloru czerwonego i żółtego, który jest tutaj. A nasza przełęczka
Jest. Tutaj nieopodal. No nasza przełęcz tu, rozwidlenie szlaków. A my jeszcze taki mocny zakręt do góry. Trochę kamienistej drogi. I osiągamy szczyt. No po tym mocno wyciśnięte, choć tylko godzinę podejścia, praktycznie godzina 10, mamy schronisko, które znajduje się tutaj przed nami. Mapa 3, której używam, no zawiesiła się w tym miejscu, nie wiadomo dlaczego, zasięg jest, nawigacja jest, wszystko jest. Nie wiem, o co tu chodzi, ale takie oto widoki. No i delikatny wiaterek, na 14 przewidywana burza, my mamy 11 godzinę. No, myślę, że bez żadnego problemu zejdziemy na dół, będziemy już bezpieczni. No, muszę jeszcze raz to nakręcić. Pewnie, no ciężko to wytłumaczyć. Tam są Tatry Słowackie, całe pasmo babiogórskie. Z Babią Górą tylko malutki stożek wystaje właśnie w tym miejscu. Przesuwając się w tą stronę, mamy Skrzyczne z charakterystyczną wieżą, a tutaj w dole jest Wisła. No i podchodzimy, zbliżamy się do schroniska na Stożku Wielkim, choć szczyt góry nie jest koło schroniska, tylko poza szlakiem. No tam też pójdziemy. Tu przy schronisku taki oto napis w języku czeskim, Stożek Wielki 960, ale prawdziwa jego wysokość jest za naszymi plecami. My jeszcze podchodzimy do schroniska i pójdziemy na jego prawdziwy szczyt. No i schronisko na stożku w całej okazałości, a tutaj wejście do niego. Jest tablica informacyjna tam obok, za chwilę ją wam też pokażę, ale jeszcze nacierzmy oko takimi właśnie widokami. To schronisko zostawiliśmy w tyle. Popatrzcie na ten kwiatostan, który tu jest, a my udajemy się na szczyt właściwy. No ładna była fotka i chyba tu ją zrobię. No i zbliżamy się do szczytu. Taka ciekawostka, mapa 3 pokazuje 979 metrów nad poziomem morza, inne źródła 978. Jaka jest wysokość prawidłowa? Piszcie w komentarzach. A tam, po tamtej stronie, no co? Czechy. Czechy, no szczyt właściwy. No nie ma jakichś takich konkretnych widoków, jak przy schronisku. Chyba, że tam, ale to już na zboczu. A tu, przy okazji, sub granicy państwa. Czechy, Polska, a tu tablica, wielki stożek, znajduje się po czeskiej stronie, 978. Jaka wysokość właściwa? No chyba ta, choć mapa 3 jest czeska, no najprawdopodobniej występuje w niej błąd. No Ludek mówi, że zrobimy sobie tutaj piknik. Niesamowita denivelacja na stronę właśnie czeską wychodzi. Taka platforma widokowa, jakby to ująć, mini na takim piaskowcowym głazie. No denivelacja imponująca. No to siadamy. Trochę pokąszamy, no i schodzimy na dół. Ludek namierzył żmiję, mówi, że jest żmija. W którym miejscu? Nie widzę. A jest tutaj. Padalec. Po prostu, no nie żmija, tylko zwykły padalec. No nie wiem, czy ją dobrze widać. Padalec wygrzewający się na słońcu. Dobra, my jesteśmy tu gośćmi. Nie będę mu przeszkadzał.
A słońce przywiera coraz mocniej. Nasz piknik już zakończony. Pojedzone, wypite, jak to się mówi. No i zaczynamy schodzić w dół. Ale mój materiał skończę dzisiaj w Wiśle Głębce przy słynnym moście kolejowym. No, Ludek mówi, chodź tu na dół, zobaczysz widoki. Poniżej Stożka szczyt jest. Po lewej u góry popatrzcie, jaki widok na Czechy. Choć tam w Czechach kłębi się już po prostu bardzo, bardzo to mocno na burze. Jak i w tym miejscu, tak i po naszej polskiej stronie, tam gdzie w oddali widnieją Tatry, tam też się kłębi. No mają być burze. Dobra, idziemy dalej, schodzimy na dół. No i schodzimy ze Stożka Wielkiego, chodząc, żeśmy tego nie widzieli. Najprawdopodobniej jest to forsycja, ale już jej końcówki, jeszcze latające owady. Słychać tutaj w tle i widać, a jest to gdzieś no, w połowie drogi na Stożek Wielki. Dobra, a my lecimy dalej w dół do parkingu. No i tak jak obiecałem, historyczny most w Wiśle Głębce. Długość 120 metrów, wysokość 25 metrów. No most jest po remoncie, most oczywiście kolejowy pod potokiem, który tutaj płynie z lewej strony. Potok nazywa się Łabajów. No to jeden z nielicznych tak wielkich wiaduktów w tej części Beskidów. No powstał on, może i wejdziemy, bo Ludek tam idzie do góry, ja wam będę nawijał wchodząc. Powstał on w roku 1931-1933. Jesteś na miejscu. Nawigacja powiedziała, że jestem na miejscu. Chyba żeście to sami słyszeli, no ale to wiedziałem, gdzie jadę. Tak dla formalności tylko było ustawione. Dobra, my tu gadu gadu, most mamy tu. Tędy prowadzi zielony szlak turystyczny. Idziemy pooglądać z góry. Może nas jakiś pociąg nie przejedzie. To taki deser do tego mojego filmu. No jesteśmy już u góry przy torach kolejowych. Wisła Głębce, ostatni przystanek pociągu znajduje się tam. Tam już dalszej drogi nie ma. Mamy tu wiadukt. Spróbujemy chociaż kawałeczek zobaczyć, jak on prezentuje się z góry. No i z tej strony most prezentuje się wspaniale. No tak, wcześniej wspomniałem, 25 metrów w dół, 120 metrów długości. No widać, że odnowiony. Dobra, i tak to mniej więcej by wyglądało. I co wam powiem, to wam powiem. Jeżeli mój materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. A tu serdecznie dziękuję. Dla tych, którzy jeszcze nie subskrybują kanał, zapraszam do subskrypcji. Zapraszam na moją grupę Eksplorator Polski Mar na Facebooku, na moje archiwa i co mi zostało powiedzieć, do następnego odcinka. Jest czerwone światło. Na razie nic tu nie pojedzie w tą stronę.